ja nie chcę być sam na sam. Nieważne to, co było, jest teraz i tu. W sobotę 29 lipca w Dębowcu przy Tężni odbył się klimatyczny koncert w wykonaniu Agaty Balcy i Arkadiusza Wiecha. Muzycy zaprezentowali projekt Cenny Czas. Cenny Czas, znowu w Dębowcu wróciliście. Z największą przyjemnością czekaliśmy na ten koncert, czekaliśmy na te pochodnie, czekaliśmy na tych państwa, którzy w zeszłym roku... Ja też czekałem. No i domowe ciasto i znowu taki klimacik. Tak, dokładnie, dokładnie, bo dla nas każdy koncert, każde spotkanie to jest cenny czas z słuchaczami, a tym bardziej jest miło. Słuchajcie, ja to muszę pokazać. Kolejne prezenty na... Tak, właśnie, co to za prezenty? Pan Arek. To jest pani Agata. Pani Agata. Takie bryloczki. Od fanów. No, ale coś tam jest. Jakaś karteczka. Słuchajcie, taka piękna, precyzyjna książeczka. Popatrzcie się, jak pięknie wymalowane. Serduszko, nutka, gwiazdeczka, music i inicjały Agata Balcy. A co tam Arek ma? Mam tutaj też takie ładne i tu słoneczko jest. A potem to jest tak, tak, takie to są różne. Ale wzory geometryczne. Dla pana Arka od Nadii. No pięknie. Pierwsza taka książeczka, którą... A tu jest chyba drugi tom. Dostałam takie piękne bryloczki. I taki uśmiechnięty chłopek. Dżdżownica. To jest dżdżownica. No właśnie, i to też jest fajne w tych koncertach, w tych spotkaniach z publicznością. Tak, dokładnie. Tak naprawdę oczywiście muzyka nas nastraja i gra mocno w sercach, ale tak jak podkreślam, spotkanie z publicznością. No bez publiczności i słuchaczy no na pewno nie byłoby nas, nie byłoby... no na pewno frajdy w ogóle by nie było też z muzykowania. Tak, no ponieważ granie no, jest głównie dla publiczności, więc no, jeśli nie ma publiczności, nie ma grania, nie ma satysfakcji, nie ma emocji, no, to w zasadzie cała nasza praca idzie na marne. Tak, a tym bardziej, że ludzie przychodzą na autorską muzykę i to jest super. Chociaż w ostatnim czasie wplatamy coraz więcej takich naszych... Uginamy się. Uginamy się i dzisiaj też będzie można usłyszeć dwa nowe kawałki. Właśnie, bo ja chciałam zapytać o nowości, czyli są jakieś dwa nowe kawałki. Tak, ale akurat tutaj są, to są covery, które zrobiliśmy po swojemu, natomiast jeżeli chodzi o nowe utwory, no to czekamy już, zapisany jest czas, Aruś, u Ciebie w studiu. Tak, tylko wrócę, w poniedziałek wyjeżdżam na dwa tygodnie na wczasy, a potem już pracujemy. Tak, z wakacji, no i dwa nowe utwory będą na pewno nagrywane i to co jest zmianą na ten moment, to troszeczkę będzie zmieniony aranż i wzbogacony z gitary akustycznej na pełne instrumentalia, tak? Tak będzie. Będzie, to my się już nie możemy doczekać. To kiedy już będzie można usłyszeć te nowe aranżacje? Ja myślę, że jesienią. Tak, na szeroko rozumianą jesienią na pewno będzie można. Szeroko rozumianą jesienią. Tak, ja się już nie mogę doczekać, dlatego że jeden numer będzie taki z mocnym zacięciem bluesowym, a drugi będzie no, troszeczkę mocniejszy. Arek jeszcze nie wie, ale on będzie... Ale się dowie. Ale się dowie. Jadę właśnie teraz wypocząć nad morze i nabrać sił do tej ciężkiej pracy.